wskaźnik zwrotów online wzrósł aż o 95 punktów procentowych w ciągu ostatnich 5 lat, a zwracamy głównie odzież i akcesoria. Średnio statystycznie zwracane jest aż do 30% zakupów dokonywanych online. Na Instagramie, na YouTubie, a szczególnie na TikToku możemy oglądać olbrzymie haule zakupowe, gdzie influencerki zamawiają tony odzieży z sieciówki tylko po to, żeby nakręcić tak zwany content i po to, żeby te ubrania od razu po nakręceniu tego filmiku zwrócić. To jest tak złe na tak wielu poziomach, że sobie dzisiaj o tym porozmawiamy. Mam dla Was złą wiadomość. Gdy ubranie z zamówienia online z sieciówki jest zwracane, prawdopodobnie nie trafi to ponownej odsprzedaży, tylko zostanie wysłane na śmietnik bądź zutylizowane. Dlatego, że to się po prostu opłaca. Koszt zwrotu i wprowadzenia tego ubrania do ponownej odsprzedaży przewyższa zysk, który marka by uzyskała, gdyby tę rzecz wprowadziła ponownie do obrotu. Koszt produkcji ubrania w sieciówkach jest tak niski, że stanowi zaledwie niewielki procent ceny wyjściowej, a zwrot jest pracochłonny i kosztochłonny, więc tak naprawdę bardziej opłaca się wyprodukować tę rzecz od nowa, a zwrot wysłać do utylizacji. Wbrew pozorom, proces zwrotu jest kosztochłonny, ponieważ nie można tego zrobić automatycznie i konieczny jest do tego człowiek. Po pierwsze, należy ustalić stan zwrotu. Czy dane ubranie bądź obuwie nie nosi śladów użytkowania i czy w ogóle nadaje się do zwrotu? Jeżeli nosi jakiekolwiek ślady użytkowania, to już samo czyszczenie przewyższy koszt produkcji nowego ubrania. Ale pomijając to, gdy ustalimy stan zwrotu, gdy ubranie bądź obuwie nie nosi śladu użytkowania, to trzeba je doprowadzić do porządku. Na przykład, jeżeli chodzi o buty, to trzeba zawiązać sznurówki i wsadzić te takie kartonowe wypełnienia do środka, same buty zapakować w karton, czasami będzie to nowy karton, bo na przykład stary jest rozerwany, włożyć całość w foliopak i wprowadzić do magazynu, do sklepu online, i prawdopodobnie odesłać do magazynu, który zajmuje się wysyłkami, bo zwykle jest tak, że inny magazyn logistyczny ogarnia same zwroty. Jeżeli chodzi o ubranie, sprawa wygląda podobnie. Trzeba zapiąć guziki, zapiąć zamek, złożyć ubranie tak, żeby wyglądało jak nówka sztuka nieśmigana, włożyć w nowy foliopak i też wprowadzić do sklepu online i odesłać do magazynu. I czasami po prostu marka minimalizuje straty i to ubranie jest od razu po zwrocie utylizowane. Jest to oczywiście obrzydliwe marnowanie zasobów. Konkrety? Proszę bardzo, według firmy Optoro, która zajmuje się logistyką zwrotów, koszt zwrotu produktu, który kosztuje $50, wynosi średnio $33. Z czego wynika, że ten koszt zwrotu wynosi aż 66% ceny produktu, więc obsługa tego zwrotu jest po prostu nieopłacalna. Bardziej opłacałoby się zutylizować od razu ten produkt po zwrocie i wyprodukować nowy. W samych Stanach Zjednoczonych w 2020 roku przez zwroty trafiło na wysypisko około 2,6 miliona produktów, często zupełnie nowych i absolutnie nie nadających się na wysypisko śmieci, co przekłada się na emisję 15 milionów ton dwutlenku węgla, co z kolei w praktyce odpowiada emisji 3,5 miliona samochodów poruszających się na drogach przez cały rok. Zdradzę Wam tajemnicę. Jak ten ciuch już trafi na wysypisko śmieci, to prawdopodobnie przeżyje Was wszystkich i kilka przyszłych pokoleń, ponieważ na przykład taki poliester będzie się rozkładał aż 500 lat, tak przewidują naukowcy, a tak naprawdę nie wiemy, ile będzie się rozkładał, bo jakikolwiek poliester, który był wyprodukowany kiedykolwiek na tym świecie i jeszcze się nie rozłożył. A dlaczego mówię akurat o poliestrze i uczepiłam się tego materiału? Spójrzmy na przykład Shein, która to firma słynie z gigantycznych holi zakupowych,
trend jest rozpowszechniony, szczególnie na TikToku. 85% ubrań w witrynie Shein zawiera właśnie poliester. Tak, oczywiście część z tych ubrań nie trafi na wysypisko i nie skończy jako śmieć, ale wówczas, rozpatrując temat zwrotów, należy pamiętać o kosztach pośrednich, czyli na przykład o koszcie środowiskowym samych wysyłek, odsyłek tych zwrotów oraz o odpadach pośrednich, jakimi są torby foliowe. Co roku produkuje się około 180 miliardów sztuk plastikowych opakowań, które służą do przechowywania, ochrony i transportu odzieży, a zaledwie 15% z tych 180 miliardów foliówek jest poddane recyklingowi. I tak sobie myślę, że przeważnie jeżeli odsyłamy coś, to odsyłamy z tym oryginalnym opakowaniem, z tą oryginalną foliówką, ale niestety często one są zbudowane tak, że są na przykład zgrzewane na gorąco i żeby dostać się do ciucha i stwierdzić, że jednak go nie chcemy, trzeba to albo rozerwać, albo rozciąć, więc strzelam, że większość z tych toreb nie jest po prostu ponownie używana, tylko jest albo recyklingowana w tych 15%, albo utylizowana. A jaki procent ubrań jest utylizowany, tego tak naprawdę nie wiemy. Są to dane wrażliwe marek, które nie są upubliczniane i tak naprawdę mnie to nie dziwi, bo nie ma się czym chwalić. Dochodzenie ITV w największym magazynie Amazona wykazało, że każdego tygodnia Amazon pozbywa się z obiegu setek tysięcy przedmiotów tygodniowo. 80% z nich było przeznaczone do utylizacji, czyli spalenia. Połowa z tych przedmiotów pochodziła ze zwrotów, wszystkie przedmioty były w idealnym stanie. Amazon ustosunkował się do materiału i powiedział, że żaden z jego produktów nie trafił na wysypisko, ale zamiast tego został przekazany dalej, poddany recyklingowi lub spalony w celu pozyskania energii. A dlaczego w sumie aż tyle zwracamy? Większość ubrań, które produkowana jest aktualnie na świecie, powstaje w ramach szybkiej mody. A w DNA szybkiej mody wpisane są zwroty. Spowodowane jest to bardzo, upraszczając i ogólniając, nadmierną konsumpcją. A ta z kolei spowodowana jest przez darmowe wysyłki, darmowe zwroty, więc tak naprawdę nie ponosimy żadnych finansowych konsekwencji, oraz przez częste promocje, które dają ułudę oszczędności, przez które zamawiamy, bo mamy wrażenie, że zamawiając zaoszczędziliśmy, co jest w sumie samo w sobie bez sensu. Warto też wspomnieć w tym przypadku o dość nowym zjawisku, jakim są odroczone płatności, o których też nagrałam osobny materiał. Przez odroczone płatności, według badań, kupujemy rzeczy, których byśmy nie kupili, wykładając na nie pieniądze z własnej kieszeni od razu, oraz zamawiamy statystycznie więcej. Ale coś już się dzieje w temacie, bo stosunkowo niedawno giganci mody tacy jak Zara, Uniqlo, Next i Boho wprowadzili niewielkie opłaty od zwrotów, bo widocznie nie mogli sobie poradzić z nadmierną ilością tych zwrotów i moim zdaniem ma to sens i zadziała w jakimś tam stopniu, bo wystarczy tutaj przytoczyć przykład użycia plastikowych toreb w głównych supermarketach w Anglii, które zmniejszyło się o 97 punktów procentowych od 2015 roku, kiedy to na te plastikowe torby w Anglii naniesiono niewielką opłatę. I o ile bardzo nie lubię zrzucania odpowiedzialności na jednostkę, to uważam, że my jako społeczeństwo powinniśmy wcisnąć hamulec. I tak wiem, potrzebne są rozwiązania systemowe, bo dzięki tym rozwiązaniom systemowym tak naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć jakieś spektakularne efekty. Ale uważam, że filmy pokazujące olbrzymie haule na YouTubie i na TikToku powinny się spotykać z większym ostracyzmem. Są to filmy, gdzie ludzie zamawiają na przykład najdziwniejsze rzeczy z danej sieciówki, tylko po to, żeby nakręcić materiał i natychmiastowo po zakończeniu kręcenia materiału te rzeczy są automatycznie zwracane i prawdopodobnie wylądują w utylizacji bądź na wysypisku śmieci. I niestety z racji specyfiki
TikToka te materiały trafiają na nastolatków, na młodszych dorosłych, którzy jeszcze nie mają ukształtowanego światopoglądu, których światopogląd się dopiero kształtuje i chcąc żyć lekko jak influencerka, nie dziwię się, że po prostu tę influencerkę naśladują. Także uważam, że takie filmy powinny się spotykać w internecie z większym ostracyzmem, a nie lekkością. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas. Dajcie znać, czy Wy, jak zamawiacie online, no bo ja nie ukrywam, że bardzo dużo rzeczy zamawiam online, macie gdzieś z tyłu głowy, że ta rzecz być może, mimo że jest przemyślana, będzie zwrócona, a ten zwrot wygeneruje jakiś koszt środowiskowy. Zapraszam do śledzenia mnie na innych mediach społecznościowych. Jeszcze raz dziękuję za komentarze pod filmem, uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmu, pa!